Cześć, to znowu ja, The Rabbit. Witam was w Zagrajmy w Fallout New Vegas. Ja tu mam ze sobą deserek. Poczekajcie. Czekoladowy. A dobra. Dobra, idziemy. Zmienię ustawienia sterowania. Szybkie wczytywanie dam sobie na E6. O, bo mi się tu koliduje z frapsem. O, mamy. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find the next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to be now, but you might want such a thing after what you've been through. I know Pip-Boy, what it's like something taken from you. Then put this on too, so wszystko nam daje. Pick on you for lack of modesty. Never was much my style anyway. Dominic, you should talk to Sunny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella Victor who pulled you out of the grave. Jakiś Victor nas wyciągnął. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. Jestem hardcorem. Fallout New Vegas. Pozwala na grę w trybie ha, jestem hardcorem, który znacznie zwiększa poziom trudności. W trybie steampunki potrzebują czasu, by działać i nie leczą okaleczeń. Antyrad także potrzebuje czasu, a amunicja sporo waży, a dodatkowe zmartwienie jest możliwość odwodnienia. Ten tryb jest zalecony tylko doświadczonym graczom. Tryb jestem hardcorem może włączyć lub wyłączyć w wolnym momencie w menu gry, ale jeśli włączysz go teraz i wytrzymasz do końca głównej osi fabularnej, otrzymasz specjalną nagrodę. Czy jesteś hardcorem? Nie. Dobra, wychodzimy. A czytanie już? Tak szybko? No, dobra. O Jezu, ale jasno, ale jasno. Ale jasno. Ciekawe. Jak się chowa pięści? To dopiero kopniak w łeb. Czekaj, Pip-Boy. Sprzęt. Brzytwę sobie weźmiemy i pist... Nie, brzytwę. Mam brzytwę! Fajnie. Dobra. Gdzie my mieliśmy iść? O Jezu, ale rozwalony Vegas. Ja nie mogę. Dobra. My mieliśmy iść do... Gdzie? Czekaj, jest tu jakaś mapa? A nie, to chyba w Pip-Boyu pisze, nie? Dane. Fajne radio. Podoba mi się. W salonie. A to można
Tu można, aha, tu można te radio mieć cały czas. Spoko. Nie. O, trochę, może będzie coś słyszeć mojego. O, co to? Fajna gra, mi się podoba na razie. Mało interakcji. To jest salon? To jest salon. To ty można jeździć? Nie. Luzak Pit. O. Cheyenne, stay. Don't worry, she won't bite unless I tell her to. Yeah, I guess there's a thing or two I could show you. Sounds like you need all the help you can get after what they done to you. Meet me outside, behind the saloon. Okay. Ooh, that ass. Wiem, że mnie lubisz. Mam brzytwę. To ją można zabić? Ona znikła. No, jesteś sexy. Chodź. Nauczysz mnie, jak przetrwać. Cheyenne. To jest Sunny. Sunny. No. Co jest? Jest? Drugi. Nie strzela... O Jezu, nie spojrzałem się. Fajne te piosenki są. Well, that's a start. But I don't reckon you came to me to learn to fight Sasquatch bottles. Tell you what, I gotta go chase geckos away from our water supply anyway. Darn critters are attracted to it. Nie no, spoko. Gekony. Dobra, wchodzę w to. Mamy strzelbę. Ale kurczę, mi się wydaje, kurczę, gekony zabijać, no. Co to, to jakieś duże musi być chyba. Oj, trochę przycina. Ale ona biegnie dziwnie, widzicie? Tak wolno biegnie. Ja przynajmniej muzyczka jest miła, mi się podoba. A ten pies jest szalony. No i gdzie ten? Gdzie te gekony? No. Idź. Mi się podobają takie muzyczki, takie coś takie stare. Takie z zachodniego... Nie, z dzikiego zachodu, z zachodniego zachodu. Co ty się tak zatrzymujesz? No biegnij, bo cię wyprzedzę. Hear that up on the ridge behind me there? We got some geckos that clear out. Bunch of little monsters is what they are. Seems like Doc Mitchell treats more gecko bites than anything else. Let's see if we can get a little closer. If we move quietly, we can get the jump on them. More likely to hit something vital. Control. Gdzie najmocniej zaboli? No wszyscy wiedzą, gdzie to najmocniej bo... O, kradzież kończynkowa. A gdzie oni są? What? Co to jest? Spierdzielaj! Fajne! Przeszukajmy go. Mięso i skórę. Wyjście. A. A, już skończyliśmy, dobra. Sunny, Sunny, jestem tu. Sunny, chodź tu. Widzisz, już łapiesz, no. Want,
Jeszcze jednym. Shouldn't take more than a couple minutes, especially but come with me. W sumie to jest samouczek, ja potrzebuję trochę treningu. Watts, to co jest watts? Okej. Nie będę w nią strzelał. A ten watts jakoś się resetuje, czy coś? Głowa. I damy... W sumie to tyle. Zatwierdź. Leci. Łoty! Chodź tu. Przeszukajmy. Weźmy sobie mięsko, mięsko. Ale ty dostałeś, to ty tu tak leżysz. To ty od wacka ode mnie dostałeś. Halo, zostawili mnie. Suny. Halo. Ona mnie zostawiła. Pomocy. Sunny. O, jesteś. Ej, Sunny, ja chcę nagrodę. Chodź, chodź. Chodź tu, chodź, chodź. No. Oh, hell's bells. There's not a day passes by I don't tell people not to come here by themselves. Some people, your word just isn't good enough for them. Then this happens. Well, it's a part of life out here. Best to accept it. But you did what you promised. Staying out here with me. Here's my end of the deal. One more thing I wanted to show you. I thought I might teach you about living off the land and making useful things for yourself. Interested? Ani zaboli spróbować. Alright then. We'll need a couple ingredients to get started. Gonna want some xander root and a brock flower. Let me think now. I know I've seen brock flowers growing up at the graveyard, and I seem to remember there being xander root over by the schoolhouse. Bring those on back to me and we'll get cooking. Będziemy... Będziemy sobie tutaj, oczywiście, będziemy sobie tutaj pichcić. Mi się podoba. Znajdź świat broka i jakiś korzeń, no dobra. Mi się podoba ta gra. Po sobie sam kupię kiedyś. Ale trochę tekstury nie takie. Myślę, że spokojnie by mi ta gra działała na 60 klatkach, ale nie chciałem, żeby mi zajmowało pierdyliard, wiecie, miejsca. Chyba tędy musimy iść, bo tutaj widzę jakieś takie małe strzałeczki są. O! Co się pojawiło? Chyba jakieś zagrożenie. Wilki. Ha! A można mieć tylko tyle, okej. Łaty! Kim? Dostałeś. Halo? Piesek. Zwiał. Piesek.
Dobra. Kojot, a to nie... To kojot. Dobra. Dwa razy w głowę i giniesz. Sorry, zginęłeś. Taka była po prostu twoja rola w tym życiu. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze idę. Ja w ogóle dobrze idę? Czy jest jakaś mapa? O, jest mapa okolicy. Zadania. Co to? Co to jest? Zadania. Aha. To tu. To dobrze idę chyba. Jestem sobie biały miś. Kojoty sobie wypcham dziś. Oj tak. A ten mały biały miś. Przyczepię dupy tym kojotom. Oj dziś. Co to jest? Ty mnie uderzysz? Młody krętoruk. Ty, może ja to mogę zabić? Zabiję to! On ucieka. To nie fair. Chodź tu. Hej, ty, on jest inteligentny. Co to? To mnie uderzy? O ty! Chodź tu. Nimfa. Chodź tu. Zawołaj swoich kumpli. Wow. Jakie mięso. Grafika nieładna. Ale mięso. Gdzie ja to mam znaleźć? Kurczę, które to są znaczniki na tym GPS-ie? No dobrze, do salonu idziemy, ale... Dajcie mi tu się ogarnąć. Nie. Tak. Już jestem? Nie, prawie. Gdzie to jest? O, już, doszliśmy. Czekajcie, nie, ja muszę popatrzeć na te zadania, bo coś mi tu nie pasi. Pokaż miejsce, no. Dobra. Chyba tam mamy iść, o.
O, tam chyba. Dobrze idę? Dobrze idę. Deserek. Wychillujmy się. Nic nas nie atakuje. Radyjko sobie gra. Mnie się tam podoba. Oj, co to jest? Gdzie to ma głowę? No dobra. Gdzie ten korpus? Zginął? Zginęłeś. Nic nie ma. To się nie rusza, to jest... nieżywe. Już doszliśmy? Prawie. Okej, idziemy dalej. Co to jest? Co to jest? Mucha mięsna. Dwa strzały w łeb i pada. Chodź tu mięsna mucho. Oj. O ty. Ale headshot. Dobra. Co ja tu miałem wziąć? Aha, chyba je trzeba ugotować. Mięsko muchy, mięs... Nie. No. Wziąłem? Wziąłem. A to jest to miejsce! Co mnie zakopali. Ojej. Śnieżna kula. Dobra. O Jezu, chyba jestem jakiś upośledzony, wam powiem. Biorę jakiś szajs. Może tu się przejedźmy, źródło. Nie wiem, ile już mi to minut ten dobrze mi się gra. Aktywuj ognisko. Nie ma. Co ja to miałem? Jest... Boże, przepraszam was. Korzeń broka. No dobra. Ale gdzie ten korzeń broka jest? Czemu ja dobrze nie szukałem? Czyli czemu ja dobrze nie słuchałem się jej opona? Nie no, jak tak dalej pójdzie, to ja chyba będę musiał być po prostu, wiecie, zmuszony do zobaczenia solucji, no. Wiecie co, se to zobaczę. Pokaż miejsce. No nie. Ale fajna muzyczka. Tak.
Jezus! A tak a propos, to czemu one... A... A właśnie, tu... Aj, jestem Gordonem Freemanem, nie mam... Nie mam tego. No Jezu, czemu ja mam nawyk, żeby escape'em wychodzić? No, no! Mi się nudzić zaczyna. Gdzie to jest? O! A nie, to jest skrzynka. Nuka Cola! Okej. Dzięki. Nie, jeszcze nie doszedłem. Jeszcze nie? Dobrze, to w środku jest. Co? No co jest? O, kaktus. Spierdzielaj. To coś mnie gryzie. Pomocy. To coś mnie zabija. O, tu się da tak chodzić? O. A, tu sprzęt. Brzytwa. Jakieś osiągnięcie robimy. Może to w tej budzie jest. Szafka. Aha. Fajny ten, fajny... Wiecie o co chodzi. Kapsle. No dobra, wiecie. Dobra.
Tu się skończymy odcinek, za wiele nie zrobiliśmy też. Przeczyliśmy sobie samouczek. Wiecie co? Ja w sumie w następnym odcinku sobie już pójdziemy do fabuły, bo widzę, że ten samouczek tego nigdy nie przejdziemy. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.